Wiecie, robić pompki po niemiecku to jest Liegestütze machen. Liegestütze. Jedna pompka to jest der Liegestütz. Dwie lub więcej Liegestütze i Liegestütze można machen. Kontynuując wątek języka niemieckiego, wczoraj mieliśmy Liegestütze machen, czyli robić pompki. Ich mache Liegestütze, czyli robię pompki. Ich habe Liegestütze gemacht, czyli zrobiłem pompki. Dzisiaj dwa rzeczowniki, które mogą się wam mylić, żeby to wyjaśnić. Mianowicie, to jest der Arm, ramię. A to jest Hand, die Hand, dłoń. Dlatego, żeby nie pomylić, że ręka, całość to jest der Arm, odtąd dotąd, to jest die Hand, a to jest der Ellenbogen. Der Ellenbogen, czyli łokieć. Te trzy części warto znać w momencie, gdy się robi pompki. Zacznie dzisiaj trzeci dzień pompeczek i trochę niemieckiego. Mianowicie ostatnio mieliśmy pierwszy dzień było Liegestütze machen, robić pompki. Drugi dzień było der Arm, der Ellbogen i die Hand. A dzisiaj to, co się składa na hand niejako, palce, nazwy poszczególnych palców. Kciuk to jest der Daumen. Palec wskazujący to jest der Zeigefinger. Bierze się to z czasownika zeigen, pokazywać. Środkowy palec, że tak powiem, pokażę na bok, żebyście nie myśleli, że jakoś pokazuję. Nie lepiej tak? Tak to były trzy piwa w tym. Okej, tak? W bękartach wojny. Okej, tak? Dobrze, Elik, okej. Tak jak widzicie, mój operator też się wtrąca tutaj w nagranie. W każdym razie Mittelfinger, palec środkowy. Palec serdeczny, czyli ten, na którym kładziemy, na który wkładamy pierścionki czy też obrączki, nazywa się Ringfinger. Ring, bo pierścionek. Przy okazji Eierring to jest obrączka. Czyli samo ring, to co wkładamy na palec, może być pierścieniem, ale nie musi być obrączką. Obrączką jest wtedy, gdy jest nazwa Eierring. Dlatego ten palec to jest Ringfinger i mały palec to jest der kleine Finger. Dzisiaj to co widzicie na czubku mojego palca, na czubku, no dobra, sorry, mam dzisiaj taki, tak, miałem niespodziankę i już jej nie ma, nie? A w liściach tego nie znajdziesz. No i panie Marcinie, myślę, że się przygotował. Dobra, jest. Słuchajcie, cechy wspólne między tym paznokciem a gwoździem. Cechy wspólne. Wiecie jakie? Po niemiecku i to jest der Nagel i gwóźdź też jest der Nagel. Czyli paznokieć i gwóźdź po niemiecku to jest rzeczownik der Nagel. Przy okazji ta część palca, czyli końcówki palców to są Fingerspitze. Końcówka jedna, nie? A końcówki palców to są Fingerspitzen. Ta część miękka, ja jako gitarzysta amator musiałem przez to przejść, bo mnie strasznie opuszki bolało, gdy zacząłem grać na gitarze. Opuszka palców to jest Fingerkuppe, a opuszki palców to są Fingerkuppen. Czyli powtórzmy. Paznokieć, der Nagel. Gwóźdź, der Nagel. Czubki palców, Fingerspitzen, bo jedno to jest Fingerspitze. I opuszki palców, Fingerkuppen, bo wiele opuszków to jest Fingerkuppe. Wróć, bo jedna opuszka to jest Fingerkuppe. Bo dwa rzeczowniki. To, co oblega ludzkie ciało, sporami, głowa, tułów, nogi, wszystkie członki, to jest po niemiecku die Haut, skóra. Ludzka skóra to jest die Haut. Dlaczego to jest na tyle ważne? Ponieważ das Leder to jest skóra ze zwierząt. Czyli na przykład jak macie, czy tam skóro podobne. Macie na przykład spodnie skórzane, jesteście motocyklistami, macie spodnie skórzane albo ciuchy całe. To jest spodnie skórzane, to jest Lederhose. Die Lederhose. Kamizelka skórzana, die Lederweste. Torba skórzana, die Ledertasche. To jest z materiału skóra, nie? Natomiast ludzka skóra to jest die Haut. Chciałbym pokazać. Trzymaj kamerę, Lika. Noga. Widać nogę? To jest das Bein. Die Nogi, co ja gadam? Nogi, die Beine.
te składowe części. Składowe, powiedzmy najważniejsze, charakterystyczne. Udo to jest szenkel. Kolano to jest das Knie. I stopa to jest der Fuß. Kojarzycie to na pewno, nie ruszaj tym kamerali. To jest, na pewno kojarzycie Fußballspiel, tak? Fußball to jest piłka nożna. My to nazywamy piłką nożną, natomiast dosłownie, jakby przetłumaczyć, to jest po niemiecku piłka stopowa. Piłka stopy, od rzeczownika Fuß. Tak jak w angielskim zresztą football, nie? Też jest foot, to jest stopa. Der Fuß, natomiast stopy to są die Füße. I dzisiaj zajmiemy, a propos niemieckiego, Elik, na stopę, dawaj. Z czego się składa stopa? Der Fuß, to już wiecie. I teraz tak. Pięta, czyli te miejsca, które sobie często obcieramy z różnych powodów, złe buty, nowe, gdzieś tam jakaś dłuższa trasa. Pięta to jest die Ferse. To jest die Ferse. Podeszwa to jest Sohle, die Sohle. I to, co wy widzicie teraz, to jest podeszwa buta. Czyli to jest tak naprawdę die Schuhsohle. Natomiast gdybym zdjął but i skarpetę, ale nie będę tego robił, to jest po prostu Fußsohle. Podeszwa pięty, czyli ta dolna spodnia część. Kostki to jest der Knöchel. Kostki. I teraz tak, palców też wam nie będę pokazywał, nie będę tutaj szopki odstawiał. W każdym razie palec u stopy to nie jest finger. Finger to są palce tylko u dłoni. Natomiast palce u stopy to jest der Zeh. Der Zeh to jest palec u nogi i die Zehe to są palce u nogi.